Beata Michalska, witam w piątkowym wydaniu programu regionalnej telewizji Ósemka. Za chwilę serwis informacyjny, a powiemy w nim o ujęciu złodzieja alkoholu, zmaganiach młodych recytatorów, o meczu Warty Sieradz z Borutą Zgierz i o piosence na 65-lecie Warty Sieradz. Zaczynamy od wieści z sieradzkiej komendy policji. Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 36-letniemu sieradzaninowi, który dopuścił się kradzieży w jednym z lokali w centrum Sieradza. Ukradł kilka butelek, a z degustacją nie czekał. Upił alkohol z kolejnych kilkunastu. O szczegółach opowie aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka. 9 maja dyżurny sieradzkiej policji otrzymał zgłoszenie o włamaniu do jednego z lokali usługowych w centrum Sieradza. Jak się okazało, sprawca kostką brukową wybił kilka szyb w oknach budynku i dostał się do środka. W pomieszczeniu kuchennym pozostawił kilkanaście upitych butelek alkoholu oraz dokonał kradzieży kilka wysokogatunkowych butelek alkoholu. Pokrzywdzony wycenił straty na prawie 3000 zł. Policjanci z udziałem technika kryminalistyki wykonali oględziny miejsca zdarzenia, a także zabezpieczyli wszystkie ślady, które pozostawił sprawca. Dokładnie przejrzeli również zapisy monitoringów z pobliskich budynków. Wnikliwa analiza tego materiału, jak i dobre rozpoznanie środowiska przestępczego szybko przyniosło efekty, ponieważ już kilka godzin po włamaniu policjanci wytypowali osobę, która mogła dokonać tego włamania. Podejrzewali, że sprawcą jest 36-letni mieszkaniec Sieradza. W jego miejscu zamieszkania policjanci znaleźli kurtkę, którą ubrany był w chwili włamania. I mając te informacje oraz znając, gdzie przebywa typowany mężczyzna, policjanci pojechali sprawdzić to miejsce. I chwilę później w okolicach dworca w centrum miasta policjanci zatrzymali typowanego 36-latka. Od tego mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Trafił on do policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Mężczyzna ten w przeszłości wchodził w konflikt z prawem, a za włamanie grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. W czwartek w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbył się powiatowy konkurs recytatorski. Na scenie zaprezentowali się młodzi recytatorzy ze szkół powiatu sieradzkiego. W konkursie recytatorskim Opowiem Wam wierszem wzięła udział młodzież szkół podstawowych z klas 7-8 oraz z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Recytator miał do zaprezentowania jeden utwór poetycki dobrany do wieku i zainteresowań wykonawcy. Innym wychodzi to lepiej, innym może jeszcze słabiej. Na pewno widzimy ogromny problem dykcyjny u tych młodych ludzi, że oprócz tego, że przełamujemy stres, wchodzimy na scenę, to trzeba jeszcze troszeczkę aparat mowy przygotować do mówienia. Ale to jest kwestia, powiedzmy, czasu. To jest takie pierwsze otarcie się z publicznością, z recytacją. Dobory tekstów, no bardzo różne są tutaj dobory, niektóre może ciekawe, lepiej dobrane do tych warunków psychofizycznych ucznia, innych może słabiej, ale właśnie poprzez takie spotkania młodzież będzie wiedziała, co to jest, na czym polega ten dobór do warunków psychofizycznych, dobór tekstu, żebym rozumiała to, co mówię, prawda? Bo tutaj czasami to się tak rozmijało. Natomiast całość oceniam bardzo pozytywnie, ponieważ jest dobra atmosfera i myślę, że w takiej atmosferze dobrniemy do końca, a wyłonimy zwycięzców już na końcu, jak już wszystkich usłyszymy. Zmagania recytatorów oceniała komisja konkursowa. Brała pod uwagę interpretację, dobór utworu, staranność wypowiedzi i ogólny wyraz artystyczny. O czym recytowałaś? Co to był za utwór? Był to utwór Nad Styksem Wisławy Szymborskiej. Opowiada on o, tak jakby, o zmianach, jakie są w naszym dzisiejszym świecie. Co było kiedyś tak naprawdę, a co jest teraz. I plusy tego, jak to się zmieniło, oraz również minusy. Wisława Szymborska bardzo po prostu trafiła do mojego serca. Opowiem Wam wierszem, a o czym Ty postanowiłaś dzisiaj opowiedzieć? Ja po prostu postanowiłam opowiedzieć o dorastaniu, o dzieciństwie. Mój wiersz jest... Na pierwsze usłyszenie jest smutny, ale jeśli ktoś się w niego zagłębi i go poprawnie zinterpretuje, jest on właśnie o dorastaniu, o jego trudnościach, o dzieciństwie. No i właśnie chciałam wybrać taki wiersz, w którym będę mogła się utożsamiać i po prostu wyszło idealnie. Było raz dziecko,
zabawne, tłuste. Umarło. Nie ma go nigdzie. Biegało po domu, krzyczało. Są jeszcze jego fotografie w salonie. Laureatką pierwszego miejsca została Kinga Krakowska ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu. Drugie miejsce ex aequo zajęły Maria Kosakowska ze Szkoły Podstawowej w Cielcach i Maja Piątkowska ze Szkoły Podstawowej we Włyniu. Trzecie miejsce, również ex aequo, wyrecytowały Lena Ubych ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu i Magdalena Macuga ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej. Nie zaskoczyli swoich kibiców piłkarze Warty Sieradz, którzy w środowym meczu 27. kolejki 4. Ligi Łódzkiej wysoko pokonali Borutę Zgierz 4-1. Przed pierwszym gwizdkiem odbyła się skromna uroczystość. Kapela Pożarniki z OSP Sieradz Woźniki przygotowała piosenkę z okazji 65-lecia Warty. W meczu 27. kolejki 4. Ligi Łódzkiej Warta Sieradz podejmowała Borutę Zgierz. Goście to jedyny zespół, który w tym sezonie pokonał Sieradzan. Pierwsze minuty spotkania upływały pod kontrolą biało-zielonych. Podopieczni Marcina Węglewskiego szukali okazji na pokonanie bramkarza gości. W 16. minucie Jakub Piela podawał w pole karne, a piłkę do własnej bramki wpakował zawodnik Boruty Maciej Kowalczyk. Ale... Idę na nóż, Boruta! W 21 minucie Wiktor Płoneta podawał do Piotra Mielczarka. Młodzieżowiec Warty nie zdążył dotknąć piłki, gdyż został sfaulowany w polu karnym, a sędzia podyktował 11 dla Sieradzan. Dwie minuty później do rzutu karnego podszedł Krystian Stolarczyk i pewnie pokonał golkipera Zgierzan. 23 minuta. I mamy bramkę. Brawo! W 34 minucie nadzieję gości na wywiezienie punktu przywrócił Krystian Ślęzak. Choć pierwsza próba nie zakończyła się powodzeniem, druga już tak i zawodnik Zgierzan z kilku metrów pokonał Kamila Miaska. Gras Bruta! Do przerwy Warta prowadziła 2-1. Druga część spotkania również należała do gospodarzy, którzy szukali okazji na podwyższenie wyniku. Szczególnie aktywny był Damian Głowacki, który próbował oddawać strzały z dystansu. W 62 minucie zawodnik gości próbował wybić piłkę, jednak futbolówka odbiła się od Piotra Mielczarka. Następnie przy piłce był Wiktor Płoneta, który bez przyjęcia pokonał bramkarza gości. 62 minuta i mamy bramkę dla Warty, a strzelcem Płoneta Wiktor. Golkiper Zgierzan skapitulował po raz ostatni w 71 minucie. Dośrodkowanie Wiktora Płonety wykończył strzałem głową Damian Głowacki. Głowacki! 70 minuta spotkania, kolejną bramkę dla Warty, a strzelcem Głowacki Damian. Warta szukała jeszcze okazji do zdobycia kolejnych goli, lecz bezskutecznie i biało-zieloni wygrali mecz 4-1. Myślę, że wygrał zespół, który raz grał lepiej w piłkę, dwa. Miał więcej sytuacji do strzelenia gola, 3, był bardziej zdeterminowany. Myślę, że te 3 argumenty wystarczą na to, żeby zdobyć 3 punkty. Rzeczywiście tak było, gratuluję Marcinowi, ponieważ my jesteśmy troszeczkę na innym szczeblu, bym to powiedział. Tak? Marcin walczy o awans do trzeciej ligi, my mamy ten awans daleko, natomiast jesteśmy w środku tabeli, jesteśmy drużyną, która może z każdym pograć. Dzisiaj uważam, że nie zagraliśmy na miarę swoich możliwości. Potrafimy grać lepiej. Uważam, że gdybyśmy zagrali troszkę lepiej, te problemy Warty byłyby większe. Natomiast nie ujmując nic, dzisiaj zdecydowanie wygrał zespół, który grał lepiej w piłkę. Cieszymy się ze zwycięstwa. Boruta Zgierz to bardzo trudny rywal. Wspomnę tylko, że porażka w poprzedniej rundzie mocno siedziała nam w sercu, a szczególnie mnie. Dzisiaj właśnie to, co powiedział trener, ta determinacja i chęć wygranej spowodowała, że mamy 3 punkty. Zrobiliśmy kolejny krok do naszego upragnionego celu. Dziękuję chłopakom. Bardzo dobra druga połowa. Jeszcze raz mówię, cieszymy się. Po tym meczu Warta z dorobkiem 72 punktów przewodzi ligowej tabeli i ma 10 punktów przewagi nad drugim w stawce RKS-em Radomsko. W sobotę biało-zieloni pojadą do Wieruszowa na mecz z miejscową Prosną. Kolejny mecz na stadionie Mosir odbędzie się w sobotę 21 maja o godzinie 18. Warta podejmie wówczas KS Paradyż.
Przed meczem 27. kolejki 4. Ligi Łódzkiej pomiędzy Wartą Sieradz a Borutą Zgierz na społeczność klubu czekała miła niespodzianka. Kapela Pożarniki z OSP Sieradz Woźniki w składzie Jakub Halamus banjo i wokal, Dariusz Pszczółkowski i Sławomir Jasiak na akordeonie, Anna Smolarek-Łągiewczyk na trąbce, Zbigniew Walczak na instrumentach perkusyjnych oraz Roman Sawicki na gitarze basowej przygotowała piosenkę dla Warty z okazji 65-lecia drużyny. Premierowa emisja nowego utworu miała miejsce przed pierwszym gwizdkiem środowego meczu. Więcej o piosence mówili muzycy, a za jej przygotowanie podziękował prezes Warty Tomasz Jóźwik. Dzisiaj premiera na boisku Warty Sieradz. Z uwagi na tą 65. rocznicę powstania kapela Pożarniki postanowiła nagrać utwór i chcemy, żeby Państwo posłuchali, ponucili razem z nami. Chcemy, żeby ten utwór stał się oficjalnym utworem Warty Sieradz. W późniejszym terminie przekażemy stosowne dokumenty prezesowi, żeby spokojnie mógł prezentować ten utwór. 65-lecie to rzeczywiście kawał historii. Ja już 2-3 lata temu prosiłem sieradzkich muzyków, jeżeli ktoś ma ochotę, żeby napisał jakąś piosenkę dla Warty Sieradz. Jestem niezmiernie wdzięczny kapeli i Majorkowi, którego znam od wielu lat, znamy się jako sieradzaki od podwórka, że podjęli tą rękawicę i napisali tą piosenkę. A od Państwa zależy, czy się spodoba i czy się przyjmie na stadionie. Jeszcze raz bardzo dziękuję kapeli. Warta Sieradz, Sieradz Warta, ukochany MKS. Warta dzielna i uparta, to drużyna nasza jest. Także bardzo dziękuję kapeli Pożarnika. Następnie sternik biało-zielonych otrzymał z rąk członków kapeli pamiątkowy ryngraf z płytą. Słowa do utworu napisał Stanisław Witold Kabziński, a muzykę skomponował Marek Doleciński. Potem na stadionie rozbrzmiała piosenka Warta Sieradz, Sieradz Warta. Każdy kocha nasze miasto, gdzie urodził się i żyje, gdzie dorastał i pracował, dla którego serce bije. Dumy miastu też przysparza stary rynek, most wantowy, ale dla nas najcenniejszy jest miejscowy klub sportowy. Warta Sieradz, Sieradz Warta, nierozłączne słowa dwa. Barwy jej biało-zielone, już 65 lat gra. Warta Sieradz, Sieradz Warta, ukochany MKS. Warta dzielna i uparta, to drużyna nasza jest. Warta Warta Sieradz, Sieradz Warta, nierozłączne słowa dwa. Barwy jej biało-zielone, już 65 lat gra. Warta Sieradz, Sieradz Warta, ukochany MKS. Warta dzielna i uparta, to drużyna nasza jest. Warta Warta, to drużyna nasza jest.
warta, sierac warta, nierozłączne słowa dwa. Barwy jej biało-zielone, już 65 lat gra. Warta, sierac, sierac warta, ukochany MKS, warta dzielna i uparta, to drużyna nasza jest. Warta dzielna i uparta, to drużyna nasza jest. Nie muszę. Mogę. Czy powinna? Po prostu chcę. Pomaganie jest fajne. To ma sens. Ci ludzie potrzebują wsparcia. Pomagam, bo tak trzeba. Ty też możesz pomóc. Wejdź na stronę www.lockiepomaga.pl i wypełnij kwestionariusz. Dołącz do nas i zostań wolontariuszem. Dziękujemy. O najważniejszych wydarzeniach, jakie odbyły się na terenie województwa łódzkiego, przypomnimy w kolejnym odcinku z cyklu Łódzkie na Plus. Łódzkie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Do floty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dołączą dwa kolejne pociągi o napędzie elektryczno-spalinowym. Umowę na dofinansowanie ich zakupu podpisali Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, i Janusz Malinowski, prezes ŁKA. Wartość projektu to prawie 51 milionów złotych, z czego ponad 31 milionów to unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego. ŁKA wzmocni w ten sposób połączenia pasażerskie na niezelektryfikowanych liniach. Dzięki temu już wkrótce pojedziemy do Spały i Opoczna, a od grudnia połączenia zostaną wydłużone do Skarżyska Kamiennej. Wyjątkowy koncert dedykowany dzieciom z niepełnosprawnościami i najmłodszym uchodźcom z Ukrainy zorganizowała w Teatrze Wielkim w Łodzi Fundacja Integracja Jana Pawła II. Zbierano pieniądze na pomoc dzieciom z Ukrainy, a z przeprowadzonej licytacji 5 tortów uzyskano kwotę 62 tysięcy złotych. Zarząd województwa łódzkiego podczas wydarzenia reprezentował wicemarszałek Piotr Adamczyk. W ramach cyklu Porozmawiajmy w Łódzkiem marszałek województwa spotkał się z mieszkańcami, samorządowcami i przedstawicielami lokalnej społeczności w Lutomiersku w powiecie pobienickim. Grzegorz Schreiber wręczył symboliczne czeki z dotacjami, m.in. na projekty promujące sport. Dotacje i czeki trafiły też do szkół na projekty związane z edukacją. Z kolei podczas pikniku województwa łódzkiego marszałek tradycyjnie już przyznał nagrody kołom gospodyń wiejskich za przygotowanie najsmaczniejszego poczęstunku. Samorząd województwa łódzkiego sfinansuje transport karmy dla zwierząt w Ukrainie. W ten sposób wspieramy akcję Pomaganie na Merdanie TVP3 Łódź, której celem jest pomoc organizacjom ratującym zwierzęta z ogarniętego wojną kraju. Z momentu wybuchu wojny w Ukrainie Urząd Marszałkowski pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują. Oczywiście w pierwszej kolejności są to dzieci, są to matki. Ta akcja jest znakomitym przypomnieniem tego, że nie tylko pomagamy ludziom, nie tylko pomagajmy ludziom, ale także pomagajmy zwierzętom. Ja się bardzo ucieszyłem, dowiedziawszy się o tym, że tego typu akcja jest prowadzona, i przyjąłem na siebie zadanie przewiezienia zebranych darów na granicę, tak aby one dotarły do potrzebujących. Województwo łódzkie od wybuchu wojny jest zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy, zarówno tym, którzy przebywają w naszym regionie, jak i w regionach partnerskich. Blisko 7 milionów złotych dofinansowania przyznał Zarząd Województwa Łódzkiego na modernizację obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dzięki temu prace budowlane zostaną wykonane w 18 obiektach w Łódzkiem. Pieniądze, które rozdysponował zarząd, pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czy kojarzą Państwo pewien dworek w powiecie łaskim, na którym znać ząb czasu, ale który wciąż zachwycam? Jeśli są Państwo zainteresowani, to polecam obejrzeć przygotowany przez nas materiał. Został zrealizowany przy okazji bardzo pozytywnego wydarzenia, jakim było podpisanie umowy na renowację tego zabytku. Dwór w Ostrowie liczy sobie ponad wiek, a jego właścicielem był Janusz Szwajcer, działacz społeczny, patriota, postać niezwykle zasłużona. W czasie wojny rodzina została wypędzona z majątku, a po zakończeniu działań wojennych budynek przeszedł na własność państwa. Kilka słów o samym dworku. Zaprojektował, a właściwie rozbudował go Romuald Gut. Został wzniesiony na planie prostokąta. Front zdobi ganek, a otoczenie pozostałości dawnego parku urządzonego w stylu angielskim. Wejdźmy teraz do wnętrza. Rodzina była liczna, zatem salon i jadalnia były przestronne. Do dzisiaj zachował się kominek i ozdobna sztukateria na suficie. Pokój z kominkiem był przeznaczony na miejsce spotkań, przyjęcia gości i zabawy gromadki dzieci. Jest tutaj jeszcze jeden ciekawy i świetnie zachowany element. Możliwe, że nie wszyscy Państwo wiedzą, ale w dawnej zabudowie drewnianej, regionalnej, i to na terenie Karpat, między innymi na terenie Podhala, występował tak zwany sosręb. I to jest belka poprzeczna, belka główna pod stropem, taka jak tutaj, i ona pełniła funkcję dekoracyjną. Pojawiały się na tej belce przeróżne ornamenty, pojawiały się nazwiska właścicieli, również data wzniesienia budynku, ale były też sentencje i życzenia. I tutaj, drodzy Państwo, w dworku Szwajcera jest właśnie taka belka, a na belce życzenia dla gości. Ci, co w tym domu bywają, to, co nam życzą, niechaj sami mają. O tym, co tutaj powstanie, jak ten budynek zostanie zaadaptowany, dowiem się dla Państwa za chwilę. Zanim zapytamy, udajmy się na piętro. Tutaj mieściły się sypialnie. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie przepych wnętrz, a już na pewno ciepło domowego ogniska. Przez wiele lat budynek niszczył. Dzięki staraniom powiatu kilka lat temu został pokryty nowym dachem, a teraz jest szansa, że odzyska utraconą świetność. Powiat łaski podpisał właśnie umowę na renowację dworku. Prace ruszą lada chwila i potrwają półtora roku. Panie starosto, dzisiaj podpisanie umowy, a jakie kolejne kroki? Co się będzie działo w najbliższym czasie? Przekazanie placu budowy planujemy w przyszłym tygodniu. No i od tego momentu zaczną się spotkania z konserwatorem zabytków, z inspektorem nadzoru budowlanego oraz z przedstawicielami firmy. Myślę, że prace na tym obiekcie przepięknym rozpoczną się za około 2 miesiące. No i nie mogę nie zapytać. Po II wojnie światowej był tutaj ośrodek wypoczynkowy, później szkoła ogrodnicza. A co będzie teraz? Jak to zostanie zaadaptowane? Na jaką działalność? Działalność kulturalna, działalność hotelowo-restauracyjna. Tak jest projekt przygotowany. Projekt powstał w 2011 roku. Tego projektu się trzymaliśmy ze względu na brak czasu na zorganizowanie nowego projektu. 9 milionów środków pozyskanych z Polskiego Ładu powodowało to, że chcieliśmy jak najszybciej złożyć wniosek, a że projekt już był prawie że gotowy, no to wykorzystaliśmy 3 miliony złotych środków własnych powiatu. Obiekt będzie kosztował nas na dzień dzisiejszy około 12 milionów, ale jak to w takich obiektach, szanowni Państwo, wiemy, zawsze coś się jeszcze znajdzie, coś konserwator znajdzie, ale warto, to jest 800 metrów kwadratowych, dużo historii związanej tutaj z naszymi ziemiami, z osobami, które tutaj zarządzały, także warto naprawdę inwestować nie tylko w drogi, nie tylko w chodniki, ale i w kulturę i w zabytki także.
Ja gratuluję przede wszystkim panu staroście i radnym powiatu łaskiego za decyzję, za wybór. Wszyscy jesteśmy tutaj uśmiechnięci, bo takie decyzje, które ratują nasze dziedzictwo materialne, kulturowe, są bardzo istotne, a nie często to się zdarza. Mówię to, bo przecież byłem ponad pięć kadencji radnym powiatu i wiem, że werbalnie każdy mówi, że oczywiście ratujemy nasze zabytki, ale kiedy przychodzi już do decyzji konkretnej, na co wydać pieniądze, na jakie inwestycje, najczęściej są to inwestycje infrastrukturalne. Najczęściej radni mówią, a zróbmy drogi, tak, bo one są bardziej potrzebne. Oczywiście trzeba robić jedno i drugie, ale najpierw wybieramy nasze dziedzictwo narodowe, bo ono za moment nie będzie istniało. To będzie tętniło życiem. Tutaj będzie pokazywana historia Ziemi Łaskiej, Łasku. Tu będzie pokazywana twórczość lokalna. Tutaj młodzież będzie się uczyła patriotyzmu, obcując z naszą historią. A więc dworek ponownie zacznie tętnić życiem, gwarem rozmów i zabaw. Prace będą prowadzone z dbałością o każdy szczegół przy zachowaniu historycznego charakteru miejsca. Zadba o to wykonawca robót, który jak się okazuje jest sentymentalnie związany z tym miejscem. Czy renowacja tego obiektu to będzie duże wyzwanie? Oczywiście każdy taki obiekt, kiedy zaczynamy, to jest dla nas przygoda, wyzwanie. Mimo ogromnego doświadczenia, które posiadamy przy takich obiektach, zaczynamy tak naprawdę od zera. Rozpoczniemy od badań konserwatorskich, które nam pokaże dużo tego obiektu, gdzie będzie można rozpocząć pracę świadomie, bo to jest najważniejsze, żeby rozpocząć tę pracę świadomie, żeby wiedzieć od czego zacząć, żeby nie zniszczyć czegoś, żeby uzgodnić to wszystko z wojewódzkim konserwatorem, aby prace posuwały się skutecznie, zgodnie z harmonogramem, i nie powinno być większych problemów, jeżeli te wszystkie poszczególne elementy będziemy realizowali zgodnie z harmonogramem. Wspominał pan też o tym, że jest osobiście zaangażowany w ten projekt. Tak, oczywiście urodziłem się tutaj, 45 lat mieszkam w tej miejscowości, grałem tutaj w piłkę na tym obiekcie, przejeżdżałem tu wielokrotnie, wychowują się to moje dzieci, mieszka tutaj moja rodzina, więc emocjonalnie jestem związany również z tym obiektem i cieszę się bardzo, że tak los rządził, że uda nam się ten obiekt zrealizować, bo to są wspomnienia, to jest przyszłość, to jest teraźniejszość, więc wszystko, co najlepsze dla nas, dla firmy mogło się zdarzyć, to się zdarzyło właśnie przy podpisaniu tej umowy, czyli wrócimy do przeszłości, chyba nawet dłuższe niż 45 lat. Zbadamy tak naprawdę, co w tym obiekcie było, jak zostało przebudowywane przez te lata, jaka jest historia tego obiektu, co jeszcze można pokazać. Już wiemy, że dzisiaj będziemy chcieli rozmawiać z konserwatorem i ze starostwem o tym, żeby to, co zostało już zniszczone, czyli ten zegar słoneczny, z tym napisem, który jest takim mottem tej realizacji, liczymy tylko szczęśliwe chwile. No, miejmy nadzieję, że w momencie, kiedy podpisaliśmy tę umowę, to będą tylko dla tego obiektu już tylko szczęśliwe chwile. Życzymy tej niezwykłej inwestycji jak najlepiej, a co kryją jego ściany, podłogi i piwnice, to okaże się podczas prac. Jest przy tym element fascynacji, bo odkrywanie historii potrafi być pasjonujące, jej pielęgnowanie jest zobowiązujące. Thank you.
W Sieradzu zainaugurowano projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zapowiedziano zwiększenie środków przekazywanych na inwestowanie w zieloną energię w postaci geotermii. Ze wsparcia skorzysta wiele miast, w tym Sieradz. Na terenie ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu miała miejsce konferencja pod hasłem Szanse i perspektywy znacznego rozwoju wykorzystania w Polsce zeroemisyjnego źródła ciepła i energii, jakim jest geotermia. Miejsce nie było przypadkowe, ponieważ Sieradz jest na zaawansowanym etapie w dążeniu do czerpania z zielonej energii. Obecnie trwa budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej wraz z otworem zatłaczającym oraz modułem kogeneracyjnym. Wydarzenie zainaugurowało ogólnokrajowy program zwiększania wsparcia finansowego dla rozwoju geotermii w Polsce. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze samorządowe. Narodowy Fundusz realizuje te odwierty, finansuje te odwierty w 100% ze względu na to, że jest jakiś potencjał ryzyka w takim odwiercie, więc każde przedsiębiorstwo, każdy samorząd może liczyć na 100% dofinansowanie tej części badawczej, tej części, która pozwala nam powiedzieć, jaki jest potencjał. Po dokonaniu tej pierwszej części, jeżeli ten potencjał jest wystarczający, obiecujący zarówno co do ilości, ale też i do potencjalnego wymiaru i efektu finansowego, czyli wpływu na cenę dla odbiorcy końcowego, wykonywana jest inwestycja sama w sobie. Ta inwestycja już w 2023 roku spowoduje, że do powietrza emisyjność będzie ograniczona o 40 milionów ton. Co to oznacza? Oznacza to, patrząc na dzisiejsze ceny, około 16 milionów złotych oszczędności rocznie samych uprawnień do emisji, a jednocześnie bardzo się cieszymy, że nie trafia to do tego budżetu emisyjnego i nie zasila tym samym gospodarek tych mniej emisyjnych i lepiej rozwiniętych, bo tak działa niestety ten system ETS-u. W Polsce geotermia rozwija się z dużym sukcesem, nie tylko, cieszymy się, że nie tylko ta geotermia podhalańska na południu Polski, ale też, że odkrywamy te punkty w Polsce centralnej, na terenie całej Polski, gdzie możemy z tego potencjału skorzystać. Jest to taki nasz wkład Ministerstwa Klimatu i Środowiska do tego, żeby maksymalnie rozwijać geotermię w Polsce. Wzrost środków finansowych, ale również nie tylko w tym kierunku idziemy. Wszystkie gminy, które są zainteresowane rozwojem geotermii w Polsce, w której ten potencjał jest na poziomie tych, powiedzmy, nawet 50% tej geotermii w zakresie temperatury powyżej 45 stopni, bo to jest istotny bardzo czynnik, to tych gmin jest coraz więcej, które pytają się na terenie naszego kraju o to, jaki mają potencjał. I takie pytania trafiają do naszej służby geologicznej, do Państwowego Instytutu Geologicznego, które na bieżąco udzielają wszystkim gminom za darmo, mówiąc tak kolokwialnie, tą informację. Na podstawie tej informacji gminy mogą później aplikować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie na realizację tych projektów geotermalnych. To wsparcie jest na poziomie 100% dofinansowania pierwszego otworu, co jest bardzo ważne. To pozwala zminimalizować ryzyko. Istotnym elementem jest również to, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska został opracowany dokument, który jest dokumentem, który mam z sobą, wieloletni plan rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Jest to dokument, który bardzo kompleksowo obejmuje cały obszar wykorzystania wszystkich źródeł geotermalnych w Polsce, od tych najbardziej płytkich, które są w granicach kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów, do tych właśnie bardzo głębokich i skrajnie głębokich, powyżej, powiedzmy, tych 3000 metrów. To są drogie inwestycje, to są inwestycje, które powinniśmy rozwijać, i ten projekt, który Państwu dzisiaj też demonstruję, opisuje nam cały obszar systemowo, w jaki sposób powinien on być realizowany w naszym kraju. Opisuje również koszty z tym związane, które są konieczne do poniesienia, ale również korzyści wynikające z realizacji tego szerokiego programu. Szanowni Państwo, geotermia jest czystym źródłem energii.
daje nam czyste, bezemisyjne, dostępne 24 na dobę źródło energii cieplnej, docelowo energii elektrycznej również, bo takie zamiary też mamy w tym kierunku, ażeby realizować również inwestycje, które będą umożliwiały nam produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pochodzących z głębi ziemi. Województwo łódzkie generalnie na zielonej energii stoi, czy też chciałoby bardzo tę energię rozwijać. Mamy już pewne drobne sukcesy w tym zakresie. Mamy przecież, jak wszyscy Państwo wiecie, jedną z pierwszych, jedną z najbardziej znanych z całą pewnością w skali kraju, bo korzystają tutaj z basenów geotermalnych mieszkańcy całej Polski w Uniejowie. Na przykład to jest ten krok, który został już dość dawno wykonany i on jest do dzisiaj bardzo popularny. Natomiast mamy też działania podejmowane już w ostatnim okresie. Mam na myśli chociażby to, że nasza spółka wojewódzka, Łódzka Kolej Aglomeracyjna korzysta z zielonej energii. To jest pierwsza spółka kolejowa w kraju, która podjęła ten temat i w 30% dzisiaj już, a docelowo jest to rozpisane na to, żeby dojść do 100%, jest zasilana zieloną energią. To jest trzeci taki sukces dzisiaj, który chcemy odnotować, czyli miasto Sieradz, które adresuje swoje działania znowu do mieszkańców, bo tamte dwie pozostałe to również są takie adresy do mieszkańców, dla ludzi. To jest ta idea, to jest ten kierunek. To dobry dzień dla rozwoju polskiej geotermii, dla rozwoju geotermii w naszym kraju. Tak znaczące zwiększenie środków, bo w tym naborze, drugi nabór, który będzie trwał i też trzeba o tym powiedzieć, przedłużenie, nastąpiła również decyzja o przedłużeniu tego naboru. Nabór będzie trwał do końca września bieżącego roku, a więc zostaje przedłużony, żeby można było te środki dobrze zaplanować. Tak znaczące zwiększenie z 70 milionów z tego naboru na 250 milionów to jest poważny zastrzyk właśnie dla rozwoju tego najlepszego odnawialnego źródła energii. Niewątpliwie najlepszego odnawialnego źródła energii. Oczywiście nie jest to źródło najtańsze, nie jest może tanie, ale poprzez właśnie rozpopularyzowanie tej technologii będzie ono również stawać się bardziej dostępne i tańsze. Sieradz to modelowe miasto i akurat przykład Sieradza pokazuje również to, że odważne decyzje, tak jak tu pan prezydent zdecydował te kilka lat temu o tym, że wchodzi w to przedsięwzięcie. I jeśli patrzeć na tą decyzję z perspektywy właśnie tych kilku lat, to słuszna decyzja, bo już jest po pierwszym odwiercie tym badawczym. Mamy wyniki tak pokazujące, że jest to odwiert o parametrach, które pozwalają na produkcję czystego ciepła w ilości ponad 20 MW, jeśli chodzi o moc cieplną. Region Łódzki też jest regionem perspektywicznym, jeśli chodzi o rozwój geotermii, dlatego znakomicie się składa, że jesteśmy akurat w tym miejscu, w regionie łódzkim, w mieście Sieradz. Padło tutaj wiele słów mówiących o tym, jak będzie wyglądała w Sieradzu rzeczywistość po wybudowaniu do końca przyszłego roku energetyka, jakże rzeczywistość energetyczna w Sieradzu będzie wyglądała. To jest 80% energii, prawie 80% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, czyli instalacja gazowa kogeneracyjna. Będziemy produkowali prąd, ale również będziemy produkowali ciepło do zasilania pomp ciepła, odwiert geotermalny, który da nam od kilkunastu do kilkudziesięciu megawatów energii cieplnej i do tego jeszcze biomasa. W dzisiejszych czasach uniezależnienia się od źródeł energii paliwa stałego w kontekście wojny to nabiera szczególnego znaczenia. Ja jestem dumny z tego, że zaufano nam kilka lat temu, że Sieradz już na tej drodze do czystych i odnawialnych źródeł energii tak daleko jest. Bardzo często mieszkańcy zadawali mi pytanie, a ile będzie kosztowała energia po wybudowaniu tego? Ja zawsze przekonuję i komunikuję mieszkańcom, że będę szczęśliwy, jeżeli ta energia nie będzie rosła. Jeżeli ta cena będzie konstant przez najbliższe kilka lat. Nie da się przeliczyć na żadne pieniądze zdrowia i życia ludzkiego, czyli mniej tysiące ton dwutlenku węgla, które jest emitowane do atmosfery.
Dziękuję jeszcze raz za zaufanie, które naszemu miastu okazano. Dziękuję serdecznie za to, że również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pochylił się nad naszą prośbą i tak aktywnie z ministerstwem uczestniczy w realizacji tego projektu, bo warto podkreślić, że ta inwestycja za 120 milionów złotych nie byłaby możliwa do zrealizowania, do dźwignięcia przez samorząd czy przez nasze przedsiębiorstwo bez wsparcia właśnie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest wsparcie, pomoc bezzwrotna na poziomie 73 milionów złotych, a również pożyczki udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na okres 20 lat pozwalają nam nie tylko realizować tą inwestycję, ale dają ten komfort finansowy, że przedsiębiorstwo może modernizować obecne tutaj piece, które są zasilane miałem W25 i schodzić z mocy z powyżej 50 MW do mniejszych poziomów. No, ja chciałbym tylko wyrazić swoją nadzieję, że pod patronatem przyjaciół naszego miasta, jak wyraził się pan prezydent, uda nam się doprowadzić tą inwestycję w zakładanym terminie do końca z sukcesem i że uruchomienie tej ciepłowni faktycznie znacząco wpłynie na życie mieszkańców naszego miasta, że uda się osiągnąć zakładany efekt ekologiczny, o którym mówiła pani minister, w postaci znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, ale jednocześnie uda się osiągnąć efekt ekonomiczny, efekt opierający się o to, że nie będziemy musieli zakupować tak dużej ilości uprawnień do emisji dwutlenku węgla, że w tym trudnym czasie geopolitycznym będziemy się uniezależniać od paliwa, jakim jest węgiel, bo no, niestety w ostatnim czasie również mamy do czynienia ze znacznymi wzrostami cen tego paliwa i że te efekty, które zakładamy, nasi mieszkańcy odczują podwójnie. Z jednej strony w postaci czystego powietrza, z drugiej strony w postaci stabilizacji cen energii cieplnej, którą produkujemy. Dlaczego warto iść do ekonomika? Po pierwsze, zdajesz egzamin zawodowy, który sprawia, że możesz pracować w zawodzie. Po ukończeniu technikum będziesz także mógł przystąpić do egzaminu maturalnego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku otrzymasz świadectwo maturalne. Dodatkowym atutem są praktyki zawodowe, które pozwolą ci się przekonać, czy dany zawód jest dla ciebie oraz jak pracują profesjonaliści w twoim fachu. W ekonomiku możesz się kształcić w wielu zawodach. Mamy technikum logistyczne, informatyczne, ekonomiczne, reklamowe, spedycyjne. Mamy również szkołę branżową. Wiem, jest w czym wybierać. Jeśli się wahasz i nie wiesz, który kierunek wybrać, odwiedź nas, odpowiemy na Twoje pytania. Na pewno będzie Ci łatwiej podjąć decyzję. Pytacie często, czy mamy salę gimnastyczną? Oczywiście, że tak. I często z niej korzystamy. Mamy również świetnie wyposażoną siłownię. Ogólnie ziomeczek zapytał się mnie, co jeśli po 5 latach nie będzie chciał być już logistykiem? Myślę, że to nie problem. Jak wiesz, w technikum zdajesz zarówno egzaminy zawodowe, jak i egzamin maturalny. Przedmioty ogólnokształcące są takie same jak w liceum. Więc po ukończeniu szkoły możesz iść na dowolne studia. Możesz zostać kimkolwiek chcesz. Masz otwartą drogę. Cześć. Dostałem wiadomość. Jaka jest atmosfera w naszej szkole? Wiesz co? To właśnie atmosfera w naszej szkole oczarowała mnie najbardziej. Jest to miejsce, w którym nikt nikogo nie ocenia po wyglądzie. Nie ma tak zwanego lansu.
To prawda. Atmosfera jest raczej luźna. Jako osoba pracująca w samorządzie szkolnym mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo pomocni. To fakt. Ja sama odczułam to na własnej skórze. Wszyscy tutaj są bardzo w porządku. Na przykład starsi uczniowie pomagają młodszym i to jest miłe. W tej szkole pracują ludzie niezwykli. To właśnie oni pomagają nam się rozwijać. Bez nich to miejsce nie byłoby tym, czym jest teraz. Nauczycielom zależy nie tylko na tym, żebyśmy zdali egzaminy zawodowe, ale żebyśmy zdali je dobrze. I wiesz co? Zżyliśmy się z naszymi nauczycielami. Nawet ich lubimy. Mamy także podejrzenie, że i oni lubią nas. Drodzy uczniowie klas ósmych, witam Was serdecznie w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie u progu wiosny, w czasie, kiedy musicie podjąć bardzo ważne decyzje dotyczące wyboru szkoły. Możliwości jest bardzo dużo, ja zachęcać Was będę do wyboru naszego liceum, które od września 2021 roku przygotowało dla Was nową ofertę. Znajdziecie u nas możliwość realizacji swoich pasji, pasji do munduru, żołnierza, policjanta i strażaka oraz pasji sportowych, ponieważ zapraszamy Was w tym roku do oddziału Szkoły Mistrzostwa Sportowego w klasie piłka siatkowa dla dziewcząt. Witamy w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie. Nasza szkoła łączy ludzi z pasem. Jest to szkoła z charakterem, a nauka w niej przygodą. To miejsce i atmosfera oczarowała mnie i myślę, że oczaruje również Was. Nasza szkoła jest dla ludzi o silnym charakterze, lubiących ryzyko i adrenalinę, przy tym odważnych i pewnych siebie, czyli dla nas. Nasza szkoła bierze udział w pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Od 10 lat wielu absolwentów klasy mundurowej trafiło do wojska, policji, Straży Pożarnej. Ukończyli studia na uczelniach wojskowych. Uczymy się tych samych przedmiotów, co wszyscy inni licealiści. Dodatkowo ta szkoła różni się od innych tym, że bierzemy udział w zajęciach poligonowych, ćwiczeniach wojskowych oraz uczymy się sztuk walki i strzelania. Wspierają nas jednostki wojskowe i instytucje podległe pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Co najważniejsze, mamy pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Ubiegając się o przyjęcie na uczelnie wojskowe, mamy dodatkowe punkty podczas kwalifikacji. Zapraszamy wszystkich uczniów z terenu powiatu łaskiego do kształcenia się w nowej klasie o profilu policyjnym i kryminalistycznym. Zapraszam wszystkich do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koło Łasku, dokładnie w miejscowości Ostrów. Nabór do tej szkoły już trwa. Zapraszamy wszystkich. Chciałem serdecznie zaprosić wszystkie dziewczęta uprawiające piłkę siatkową do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowie koło Łasku. Ja jestem trenerem zespołu Łaskowia Łask, prowadzę zespół młodziczek i kadetek. Wszystkie dziewczęta, które dołączą do klasy oddziału Mistrzostwa Sportowego, będą miały okazję dołączyć również do naszego zespołu. Cześć, mam na imię Kamil, jestem tegorocznym maturzystą. Jeżeli martwisz się, że mieszkasz za daleko od szkoły, mamy na to rozwiązanie. Mamy dla Ciebie internet. Zawsze znajdzie się tu miejsce. A tutaj mamy czas na relaks z książką.
My już tutaj jesteśmy. Czekamy na Ciebie i zapraszamy. Chciałabym wierzyć, że spotkamy się z Wami we wrześniu, w lepszych czasach. Zapraszam serdecznie. A teraz czas na zapowiedzi nadchodzących wydarzeń kulturalnych i nie tylko. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zaprasza 17 maja na spotkanie autorskie Zdaj Istnienia, czyli rowerem z Patagonii na Alaskę. Będą zdjęcia i opowieści o podróży. Zaprezentuje je autor książki Piotr Strzeżysz. Podobno jeździ rowerem odkąd sięga. Pamięcią był w wielu miejscach na świecie, ale ciągle coś gdzieś go pcha. Zazwyczaj jeździ w miejsca wypełnione otwartą przestrzenią, bo uważa, że łatwiej tam bujać w obłokach. Autor 5 książek o marzeniach, laureat kilku nagród literackich i konkursów fotograficznych, bohater filmu Bartosza Liska pod tytułem Nie dojechać nigdy. Początek spotkania, godzina 17.30. 19 maja o godzinie 11 w bibliotece rozpoczną się zmagania uczniów szkół średnich z powiatu sieradzkiego w ramach 10. edycji konkursu Historia i Dzień Dzisiejszy Polskiego Spadochroniarstwa zorganizowanego przez Sieradzki Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy pod patronatem starosty sieradzkiego. Celem konkursu jest popularyzacja historii i tradycji i współczesnego polskiego spadochroniarstwa oraz uczczenie 130. urodzin i 55. rocznicy śmierci generała Stanisława Sosabowskiego. Pozostajemy jeszcze w bibliotece, która 21 maja zaprasza do udziału w prelekcji online o bogach starożytnego Egiptu, którą przedstawi Barliman z zaprzyjaźnionego poznańskiego towarzystwa miłośników Tolkiena, drużyna Perlandii, w ramach cyklu Sagittą przez wieki. Prelekcja rozpocznie się o godzinie 19.30 na kanale Discordowym. Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli wspólnie z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego zaprasza na spotkanie dotyczące zdrowia w programie Wykłady i co nieco o zdrowej kuchni. Spotkanie odbędzie się 19 maja o godzinie 18 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury Ratusz na Placu Wolności. Miejski Dom Kultury Ratusz zaprasza też na wernisaż wystawy Kobieta Uniwersytetu III wieku. Wystawa powstaje z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia Uniwersytetu w Zduńskiej Woli. Pojawią się na niej prace uczestniczek sekcji plastycznej. Wernisaż odbędzie się 20 maja o godzinie 17 w holu na pierwszym piętrze i będzie można ją oglądać do 22 czerwca. Kolejna wystawa, tym razem ceramiki autorstwa Michała Kalety. To garncarz samouk, który od około ćwierć wieku zajmuje się zgłębianiem tajników dawnego garncarstwa i wyrobem kopii i rekonstrukcji ceramiki historycznej jako rzemieślnik, a nie artysta. Wernisaż wystawy pod tytułem Podpatrzone odbędzie się 20 maja o godzinie 18 w filii MDK-u w Karsznicach. 18 maja w Łaskim Domu Kultury wystąpi Zbigniew Zamachowski, znakomity aktor teatralny i filmowy. Pracował z największymi, stworzył wybitne kreacje, m.in. u Krzysztofa Kieślowskiego, Kazimierza Kuca, Janusza Zaorskiego, Andrzeja Wajdę, Filipa Bajona i wielu, wielu innych. Jest artystą wszechstronnym, zajmuje się również dubbingiem. Użyczył głosu Shrekowi. Oprócz tego komponuje i pisze teksty. Spotkanie poprowadzi Leszek Bonar, dziennikarz telewizyjny. Początek, godzina 19. I to na tyle. W telegraficznym skrócie program dobiega końca. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemności i spokoju na weekend. Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza 24 maja na widowisko artystyczne z okazji Dnia Matki. W programie Piosenki dla Mamy w wykonaniu solistów Koła Muzycznego Spółdzielczego Domu Kultury oraz spektakl inspirowany twórczością Marka Grechuty. Jego popularne i piękne piosenki odżyją w nowej interpretacji. Wielobarwne widowisko opowiada o samotności, miłości, nadziei i marzeniach. Na scenie zobaczymy Krzysztofa Kaczmarka, założyciela Teatru Zwierciadło oraz jego córkę Agatę Kaczmarek, aktorkę Teatru Nowego w Łodzi. 24 maja godzina 17 w sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury. Chór Cantata Deo razem z Sieradzkim Centrum Kultury zapraszają na warsztaty chóralne 21 maja w godzinach od 10 do 15 w klasztorze sióstr Urszulanek. Podczas warsztatów możesz sprawdzić rodzaj i skalę swojego głosu, nauczysz się prawidłowo wokalnie oddychać, poznasz podstawę emisji głosu, wykonasz ćwiczenia dykcyjne. Zapraszamy wszystkich chętnych, udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty poprowadzi dr habilitowany Dawid Bery, chórmistrz i dyrygent. Organizatorzy: Towarzystwo Śpiewacza Cantata Deo i Sieradzkie Centrum Kultury.
Nasze produkty są wyjątkowe, zdrowe, produkowane według tradycyjnych, niezmiennych od lat receptur, bez zbędnych dodatków. Produkcja jest w większości wykonywana ręcznie i w każdej partii widać zaangażowanie i pracę wielu osób. Nasze wyroby, twarogi, sery dojrzewające, masła, śmietany, maślanki są takie jak produkty robione dawniej w gospodarstwach domowych. Z dumą i radością towarzyszymy na Państwa stołach już od wielu lat. Spółdzielnia Mleczarska Łask. Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Szcześniak. Z nami zdobędziesz uprawnienia na wszystkie kategorie prawa jazdy. Zostaniesz kierowcą zawodowym. Odbędziesz szkolenie okresowe. Posiadamy własną pracownię psychologiczną i pełnowymiarowy oświetlony plac manewrowy. Zapewniamy najnowocześniejsze metody szkoleniowe. Terminy jazd dostosowane do indywidualnych potrzeb kursanta. Dostępność instruktorów i szybkie ukończenie kursu. OSK Szcześniak. Wysoka zdawalność, wysoka jakość za rozsądną cenę. Naszym kursantom i przyszłym kierowcom życzymy zawsze bezpiecznych podróży. Wyroby borowiny to o wiele więcej niż zwykłe mięsa i wędliny. To tradycja. Stoły wiejskie swoim swojskim aromatem kuszą degustatorów wędlin, kiełbas i smalców. Nasze produkty robimy w oparciu o tradycyjne receptury. Wyroby swojskie z borowiny to coś więcej. To smak najlepszych lat. Nasze wyroby znajdą Państwo w sklepach firmowych na terenie Sieradza, w Złoczewie i w Zduńskiej Woli. Rozrywka, która budzi prawdziwe emocje. Teraz w Vectrze Netflix w pakiecie z internetem światłowodowym za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Widzę las, ciemny las. Widzę broń, a wraz z nią euforyczną radość. Czyli widzi pan to, co będą robić dzięki TV Smart. Oglądać horror na kempingu. Grać w strzelankę i odpalać muzykę z aplikacji. Technologia. Cała rozrywka śmiga dzięki TV Smart. Teraz telewizje, serwisy VOD, sport, gry i aplikacje masz w jednym miejscu. W pakiecie z internetem za jedyne 69,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Pierwsza okręgowa stacja kontroli pojazdów w regionie PKS Sieradz przy ulicy Wojska Polskiego 63 zaprasza na badania techniczne pojazdów. Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13. W ramach przeglądu uzupełnienie płynu do spryskiwaczy w pojazdach do 3,5 tony. Zapraszamy! Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają.
Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę EcoWiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EcoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Rozrywka, która budzi prawdziwe emocje. Teraz w Wektrze Netflix w pakiecie z internetem światłowodowym za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Widzę las, ciemny las. Widzę broń, a wraz z nią euforyczną radość. Czyli widzi pan to, co będą robić dzięki TV Smart. Oglądać horror na kempingu. Grać w strzelankę i odpalać muzykę z aplikacji. Technologia. Cała rozrywka śmiga dzięki TV Smart. Teraz telewizję, serwisy VOD, sport, gry i aplikacje masz w jednym miejscu. W pakiecie z internetem za jedyne 69,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. We'll be right back.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku programu Zapisane w historii. Dzisiaj odejdziemy troszeczkę od historii Polaków i Polski w czasie II wojny światowej i spojrzymy na nią z perspektywy konfliktu globalnego. Porozmawiamy o tych najważniejszych wydarzeniach wojny, które miały miejsce w latach 41-42, ale wydarzeniach, które miały wpływ na losy Polski i Polaków. Otóż kilka tygodni temu rozmawialiśmy o wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Ten obszar walki niemiecko-radzieckich przeszedł do historii jako tak zwany front wschodni. Jak pamiętacie Państwo, mówiłem o tym, że armia niemiecka atakuje Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku, stawiając sobie za cel m.in. zdobycie Moskwy. I tak prawie się dzieje, ponieważ wojska niemieckie zbliżają się do Moskwy praktycznie na odległość 20 km, ale tego miasta nie udaje się zdobyć, ponieważ przychodzi słynna rosyjska zima. Temperatury spadają do minus 30, minus 40 stopni. Niemiecka armia, która zakładała pokonanie Związku Radzieckiego w ciągu kilku miesięcy, nie jest przygotowana na tak ekstremalne warunki. Żołnierze marzną, żołnierze zamarzają, tak samo zamarza niemiecki sprzęt. Nie raz zdarzają się przypadki, że niemieccy żołnierze muszą rozpalać na przykład ogniska pod swoimi czołgami po to, żeby je móc uruchomić. Natomiast dla Rosjan te temperatury sięgające minus 30, minus 40 stopni nie robią większego wrażenia. Co więcej, do walki z Niemcami ściągane są formacje z Syberii, które po, tak jak widzimy tutaj na fotografii, defiladzie na Placu Czerwonym kierowane są bezpośrednio do walki z Niemcami i 7 grudnia 1941 roku Rosjanom udaje się odrzucić Niemców od Moskwy o 200 km. Dla Niemców jest to szok. Tak jak powiedziałem przed chwilą, Niemcy byli zaledwie 20 km od Moskwy. Widzieli już zabudowania tego miasta. Co więcej, w Berlinie rozdawano już zaproszenia na wielką defiladę zwycięstwa, która się miała odbyć na Placu Czerwonym. Do tego nigdy nie doszło. Niemcy ponieśli klęskę. Niektórzy tą klęskę przewidywali już wcześniej. Proszę Państwa, Adolf Hitler atakuje Niemcy w czerwcu. I pamiętajmy, że również w czerwcu Rosję zaatakował Napoleon i również odniósł klęskę. Podobnie zniszczyła go rosyjska zima, więc niektórzy dopatrują się tutaj podobieństw. Tym ojcem tej pierwszej niemieckiej klęski obok tak zwanego generała Mroza był również marszałek Związku Radzieckiego Georgi Żukow. Odrzucenie Niemców od Moskwy nie jest jeszcze klęską niemiecką, ale jest już pierwszym sygnałem, że Niemcom nie uda się zrealizować swoich planów i w kilka miesięcy pokonać Związek Radziecki. Równolegle do wydarzeń na froncie wschodnim toczą się wojny na morzach. Otóż, jak pamiętacie Państwo, Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę 3 września 1939 roku, ale tak naprawdę nie podejmując żadnych działań zbrojnych wymierzonych przeciwko armii niemieckiej. Odwrotnie robią Niemcy. Oni nie próżnują. Już tego samego dnia, czyli 3 września 1939 roku, zostaje zatopiony statek pasażerski brytyjski SS Athenia i okrętem podwodnym, który zatopił ten statek, był okręt U-30. Niemcy za wszelką cenę chcą zniszczyć transporty morskie
statków handlowych płynących do Wielkiej Brytanii z ich kolonii. Dlatego też na Atlantyk wypływają potężne niemieckie okręty, których celem jest właśnie niszczenie tych transportów z pomocą dla Wielkiej Brytanii. Jednym z takich wielkich okrętów jest krążownik admirał Graf Spee. Niemcom się wydaje, że te wielkie okręty zagrożą Wielkiej Brytanii. Okazuje się jednak całkowicie inaczej. Sam Graf Spee już 17 grudnia 1939 roku zostaje przez Niemców utracony. Po przegranej bitwie z Brytyjczykami dowódca okrętu, nie chcąc oddać okrętu właśnie Brytyjczykom, podejmuje decyzję o jego samozatopieniu. Kiedy mówimy o krążowniku Graf Spee, warto tutaj wspomnieć w tym momencie o jego bracie bliźniaku, którego mieszkańcy Świnoujścia powinni kojarzyć. Otóż jest to okręt Lützow, który wcześniej nosił nazwę Deutschland. Kiedy Niemcy zaczęli ponosić klęski na morzach, w celach propagandowych postanowili zmienić nazwę okrętu z Deutschland na Lützow. Nie wyobrażano sobie utraty okrętu, który miałby się nazywać Deutschland, czyli Niemcy. Stąd pojawia się Lützow i to jest właśnie, szanowni państwo, ten okręt, który 16 kwietnia 1945 roku został zaatakowany przez lotnictwo brytyjskie na naszym współczesnym kanale Piastowskim. To jest ten okręt, który atakowali Brytyjczycy i właśnie z tym atakiem, z tym okrętem związany jest ten pomnik lotników brytyjskich znajdujący się w lesie Karsiborskim. Jest to pomnik upamiętniający załogę jednego z brytyjskich samolotów zestrzeloną przez obsługę niemieckiego okrętu. Kiedy państwo dotrzecie do tego pamiętnika, do tego pomnika, pamiętajmy o tym, że to nie jest grób brytyjskich pilotów. Tych ciał już tam nie ma. One po wojnie zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz brytyjski w Poznaniu. I właśnie z czasami ataku na tego Lützowa związana jeszcze jest historia, którą znamy sprzed 2 lat, czyli ta słynna bomba morska odnaleziona w kanale Piastowskim i zniszczona efektownie przez polskich saperów. Kiedy mówimy o tych wielkich niemieckich okrętach, które miały opanować Atlantyk, trzeba wspomnieć również o pancerniku Bismarck. Potężnym okręcie, który siał spustoszenie na Atlantyku, zatapiając m.in. chlubę brytyjskiej marynarki wojennej, czyli krążownik liniowy Hood. 24 maja 1941 roku zostaje zatopiony tenże krążownik. Na jego pokładzie ginie 1400 brytyjskich marynarzy. Dla Wielkiej Brytanii jest to potężny cios. Nie tylko tracą okręt, ale tracą prawie 1500 marynarzy, więc brytyjska marynarka wojenna sobie stawia na cel teraz pomszczenie i zatopienie właśnie Bismarcka i udaje się to. Po bitwie morskiej Bismarck zostaje zatopiony 27 maja 1941 roku. Dzisiaj z nieoficjalnych źródeł, wspomnień wiemy, że Bismarck w czasie bitwy 3-krotnie wysyłał sygnały Brytyjczykom, że jest gotowy się poddać. Jednak Brytyjczycy te sygnały ignorowali, zatopili okręt i z 2200 niemieckich marynarzy uratowano zaledwie 115. Kiedy mówimy o Bismarcku, chciałbym przypomnieć pewną historię, o której już kiedyś państwu opowiadałem przy temacie związanym z wykorzystaniem zwierząt w walce. Otóż obok tych 115 niemieckich marynarzy uratowano również Oskara, który przeszedł do historii jako niezatapialny kot. Był to kot służący na okręcie Bismarck, pełniący funkcję
maskotki. Po zatopieniu okrętu, po uratowaniu go przez Brytyjczyków, trafił na brytyjski niszczyciel, który również został zatopiony. Część załogi zginęła, część udało się uratować. Uratowano również kota Oskara, który następnie trafił jako maskotka na lotniskowiec Ark Royal. Kiedy ten lotniskowiec został zatopiony, również udało się uratować kota Oskara, ale żaden z brytyjskich okrętów nie chciał już przyjąć go na swój pokład, uważając, że gdzie trafi ten kot, ten okręt wcześniej czy później zatonie. I Oskar trafił do Belfastu, gdzie dożył swoich dni w domu marynarza. I tutaj mamy właśnie oryginalny obraz pochodzący z Belfastu, pokazujący właśnie tego niezatapialnego kota Oskara. Kiedy mówimy o zatopieniu Bismarcka, trzeba jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej kwestii. Otóż jednym z okrętów biorących udział w zatopieniu Bismarcka był polski niszczyciel ORP Piorun. Musimy o tym pamiętać, bo niestety Brytyjczycy o tym pamiętają coraz mniej. Kiedy ta wojna na morzu nie udało się, czy planów podporządkowania sobie Atlantyku przez te wielkie okręty niemieckie nie udało się zrealizować, wtedy Niemcy rozpoczęli inną koncepcję opanowania oceanu. Zaczęto działać na zasadzie tak zwanych wilczych stad, czyli wielkich grup niemieckich okrętów podwodnych, które niczym stado wilków miało atakować konwoje płynące na przykład ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Początkowo niemieckie okręty podwodne odnosiły sukces za sukcesem. Były, można powiedzieć, myśliwymi, ale w miarę rozwoju techniki, z czasem, kiedy pojawiły się na brytyjskich okrętach sonary mogące wykrywać okręty podwodne, to uboty niemieckie z myśliwych stały się bardzo szybko ofiarami i wiele niemieckich ubotów liczonych w dziesiątki dosłownie zostało w czasie II wojny światowej na Atlantyku zatopionych. Kiedy mówimy o wojnie na morzu, trzeba teraz wspomnieć jeszcze o wydarzeniach już po roku 1941, czyli po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, kiedy to z Wielkiej Brytanii do Związku Radzieckiego wysyłano statki z pomocą zbrojną przez dalekie Morza Północy do Murmańska wypływały dziesiątkowane przez Niemców konwoje z pomocą i właśnie w tych konwojach brały udział między innymi polskie okręty, w tym ORP Garland, o którym wspominałem przy temacie związanym z marynarką wojenną. Rok 1941 to jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie dla II wojny światowej. Z jednej strony mamy wybuch wojny niemiecko-radzieckiej, z drugiej strony mamy wybuch wojny na Pacyfiku. Do tej pory nie wspominaliśmy nic o Japonii. Otóż na przełomie lat 30. 40. doszło do powstania tzw. osi Rzym-Berlin-Tokio, czyli sojuszu Niemiec, Włoch i Japonii, gdzie te trzy kraje podzieliły się strefami wpływów. Europa miała być niemiecka, Afryka włoska, natomiast Azja miała być podbita przez Japonię. Tym ojcem, twórcą tej koncepcji podbijania Azji przez Japonię był admirał Yamamoto, ale przeszkodą do opanowania Azji dla Japonii były Stany Zjednoczone i znajdująca się na Hawajach amerykańska baza wojskowa Pearl Harbor. Ona była tym takim punktem, który mógł Japończyków hamować, dlatego postawiono sobie za cel likwidację przez Japonii tego
tego miejsca, tej wyspy, będącą wielką bazą wojskową. I właśnie 7 grudnia 1941 roku lotnictwo japońskie zaatakowało amerykańską bazę. Tak jak Państwo widzicie, do tego ataku doszło w niedzielę. Nieprzypadkowy termin. Wczesny ranek, niedziela. W większości żołnierzy na okrętach nie ma, mają przepustki. Ci, którzy są, może z przepustek wrócili, odsypiają zmęczenie i nagle na tych śpiących, zmęczonych amerykańskich żołnierzy spadają japońskie samoloty. Klęska jest potężna. Zniszczone zostają amerykańskie statki, okręty, zniszczone zostają amerykańskie samoloty i tego dnia, czy dokładnie już drugiego dnia, bo 8 grudnia, prezydent ówczesny Stanów Zjednoczonych, Franklin Delano Roosevelt, wzywa Kongres Stanów Zjednoczonych do wypowiedzenia Japonii wojny. I tak też się dzieje. Do tej pory Stany Zjednoczone prowadzą politykę izolacjonizmu. Nie chcą się mieszać w wojnę europejską. W momencie, kiedy zostają zaatakowani przez Japończyków, muszą przystąpić do wojny, żeby zemścić się za tę klęskę pod Pearl Harbor. Kiedy Stany Zjednoczone wypowiadają wojnę Japonii, to automatycznie Niemcy jako sojusznik Japonii wypowiadają wojnę Stanom Zjednoczonym. Czyli teraz mamy już konflikt o znaczeniu bardzo większym, już znaczeniu globalnym. I teraz, Szanowni Państwo, pewna kwestia, o której niewiele osób wie. Otóż również Polska znalazła się w stanie wojny z Japonią. Do tej pory Polska była członkiem koalicji antyhitlerowskiej. Teraz siłą rzeczy naszym przeciwnikiem staje się Japonia, dlatego też 11 grudnia 1941 roku prezydent emigracyjny Rzeczpospolitej Władysław Raczkiewicz wypowiada wojnę Japonii. Jaka jest odpowiedź japońska na polskie wypowiedzenie wojny? Otóż premier Japonii Toyo wypowiada słowa, że wypowiedzenia Polski, wypowiedzenia wojny przez Polskę nie przyjmuje. Polacy, bijąc się o swoją wolność, wypowiedzieli nam wojnę pod presją Wielkiej Brytanii. I rzeczywiście, przez cały okres II wojny światowej nigdy nie doszło do starcia żołnierzy polskich z żołnierzami japońskimi. Ani polscy żołnierze nie dotarli na Pacyfik, ani japońscy żołnierze nie walczyli w Europie. Oczywiście po stronie amerykańskiej, w amerykańskich oddziałach walczyli tak zwani polscy polonusi, ale wojsko polskie z Japonią nie walczyło nigdy. Wprost przeciwnie, nawet nie było chęci do tego, ponieważ z Japonią przed II wojną światową mieliśmy całkiem pozytywne stosunki dyplomatyczne. Ale, Szanowni Państwo, skoro wypowiedzieliśmy wojnę Japonii, to kiedyś tą wojnę trzeba było skończyć. I to była jedna z najdłuższych wojen w historii Polski, ponieważ wojna z Japonią zakończyła się dopiero w 1957 roku. Po II wojnie światowej chyba gdzieś nasi politycy zapomnieli o tym, że jesteśmy w stanie wojny z Japonią i dopiero w czasach PRL-u, dokładnie 8 lutego, rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rząd Japonii zawarły ze sobą porozumienie, na mocy którego zakończyła się wojna między naszymi krajami, wojna, której tak naprawdę nigdy nie było. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i z wielką przyjemnością zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.
Mapy, plany, rysunki, fotografie oraz duża ilość oryginalnych egzemplarzy, a także kopii, broni i uzbrojenia średniowiecznego. To podstawowa część wystawy stałej pod nazwą Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim 1409-1411, znajdującej się w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. W części archeologicznej prezentowane są zabytki odkryte na polach Grunwaldu, groty bełtów kusz, groty strzał łuków, ostrogi czy fragmenty mieczy. Corocznie przygotowywane są też wystawy czasowe o zróżnicowanej tematyce. W muzeum eksponowane są także kopie chorągwi polskich, litewskich oraz krzyżackich odtworzone na podstawie źródeł ikonograficznych. Ciekawostki na temat zbiorów muzeum znajdziemy w profesjonalnym czasopiśmie naukowym pod tytułem Nowe Studia Grunwaldzkie. Szczególnie ważne są wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez muzeum, opublikowane w tymże periodyku. Wyniki tych badań archeologicznych co roku przechodzą nasze najśmielsze oczekiwania, bo już do tej pory pozyskaliśmy przeszło 1000 artefaktów, które z całą pewnością możemy powiązać z 15 lipca 1410 roku. No, w tym roku udało nam się znaleźć chyba najbardziej spektakularne znalezisko ze wszystkich lat, mianowicie dwa doskonale zachowane topory bojowe, zachowane w tak idealnym stanie, że jeszcze z fragmentami drewna od stylisk. O toporach napisała m.in. ambasada polska w Waszyngtonie. Jednak to nie jedyne skarby, które odnaleziono podczas prac archeologicznych. Pieczęć znaleziona w okolicach kaplicy pobitewnej z wizerunkiem pelikana karmiącego młode. Z naszych badań, które przeprowadziliśmy, z naszych badań archiwalnych, ale też z naszych hipotez badawczych, oczywiście niepotwierdzonych, wynika to, że taką pieczęcią, takim znakiem posługiwał się kontur papowa biskupiego, co może świadczyć o tym, że właśnie być może ten kontur, uchodząc z pola bitwy, tę swoją pieczęć gdzieś tutaj zgubił. Ważnym elementem pól Grunwaldu jest wykuty w granicie pomnik dwóch rycerzy, autorstwa rzeźbiarza Jerzego Bandury i architekta Witolda Cęckiewicza oraz wysokie na 30 metrów maszty z chorągwiami wojsk Jagiełły i Witolda. Na dostępnym dla zwiedzających terenie pól grunwaldzkich znajduje się także kopiec Jagiełły. Muzeum jest także organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń o charakterze edukacyjno-historycznym, wśród których są organizowane corocznie Dni Grunwaldu i inscenizacja bitwy, zawody w łucznictwie konnym w randze Pucharu Europy, cykl turniejów rycerskich w ramach Rycerskiej Ligi Turniejowej Grunwaldzkiej Akademii Miecza. Walki rycerskie stały się tak naprawdę w pełni profesjonalnym sportem. Mamy swoją kadrę narodową, mamy Federację Światową, mamy Mistrzostwa Polski, mamy też Mistrzostwa Świata. Bogata oferta wystawiennicza oraz ciekawe wydarzenia sprawiają, że Muzeum Bitwy pod Grunwaldem jest w stanie zaproponować atrakcyjną ofertę dla każdego zwiedzającego w ciągu całego roku. Jestem pod wrażeniem tego wszystkiego. No, znam historię, wiem, znaczy bitwę i tego, no ale... Ale widzieć tu, gdzie Jagiełło stał, całe te przedpola, to wszystko, to robi wrażenie po prostu. Eksponaty, jak każde muzeum, fajne, wzbudzające takie, gdzieś nawet w głowie dźwięki, gdzieś tym przedmiotami ktoś się jednak posługiwał. Ja jestem pierwszy raz tak naprawdę, nigdy tutaj wcześniej nie byłam. Jestem pod wrażeniem, ogromnym wrażeniem. Fascynują Pani może takie klimaty? Tak, ja w ogóle lubię zwiedzać stare miejsca, zamki jakieś stare miejsca, takie właśnie przypominające to, co się działo wcześniej. Muzeum rozpoczęło swoją działalność z dniem odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego w lipcu 1960 roku, w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. 26 października 2010 roku uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęto przygotowania do wyodrębnienia muzeum jako samodzielnej placówki. 1 marca 2011 roku zostało samodzielną instytucją kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem jest w trakcie rozbudowy. Rozbudowa siedziby muzeum umożliwi m.in. całoroczną działalność wystawienniczą. Zwiedzenie ciekawej wystawy pozwala nam oderwać się od codziennych spraw, poszerza wiedzę i uwrażliwia. Szczególnie w tym trudnym czasie, gdy z każdej strony docierają do nas niepokojące wiadomości, jest to niezwykle ważne. Zachowując przede wszystkim zasady sanitarne, takie odwiedziny w instytucjach kultury będą w pełni bezpieczne. W Muzeum w Stembarku możemy poznać dzieje największej średniowiecznej bitwy. To miejsce polecam szczególnie rodzinom z dziećmi w wieku szkolnym, bo może być tym naprawdę niezapomniana lekcja historii.
ta wyprawa w przeszłość pomaga lepiej zrozumieć naszą teraźniejszość. Zachęcam, odwiedzajmy lokalne jednostki kultury, których często nie doceniamy. Kultura jest właściwa każdemu człowiekowi i wspólna wszystkim ludziom. Wyróżnia nas spośród innych stworzeń. Towarzyszy nam, jak świadczą odkrycia archeologiczne od zarania dziejów. Amerykański antropolog Edward Hall twierdzi, że kultura intensywnie wpływa na organizację ludzkiej psychy, która z kolei determinuje sposób, w jaki ludzie patrzą na otaczający ich świat. Ich poglądy polityczne, sposób podejmowania decyzji, system wartości, organizacji ich życia prywatnego i w końcu sposób, w jaki myślą. Kultura tworzy się w nieustającej interakcji między ludźmi, kształtuje wspólnotę i każdego człowieka. Biogazownie rolnicze to może być przyszłość energetyki, jako jedno z narzędzi, które pozwoli odejść od nadmiernego eksploatowania paliw kopalnych. Taka instalacja pozwala rolnikom wyprodukować energię na potrzeby własnego gospodarstwa, a poferment, który powstaje w procesie tworzenia biogazu, jest doskonałym nawozem naturalnym. Ma lepszą zasobność, w ogóle fosfor, potas, a nawet jeśli chodzi o azot, to też jest azot w formie bardzo, bardzo dobrze przyswajalnej. I przekonaliśmy się to praktycznie, bo mamy też część gnojowicy, która nie przechodzi przez właśnie biogazownię i stosując tą gnojowicę i tą, która jest już tym pofermentem, są inne różnice na polu. Widzimy to tak, a nawet przeprowadziliśmy sobie badania, także mamy analizy biochemiczne właśnie tych naszych substratów. O tym, dlaczego rolnictwo powinno wrócić do systemu cyrkularnego i jaką rolę w tym modelu odgrywa biogazownia, powiemy w najnowszym odcinku Rolnictwo Wspólna Sprawa, którego premiera będzie miała miejsce 16 maja w lokalnych stacjach telewizyjnych w sieci Wektra oraz na kanale YouTube Truso Media. We'll be right back.